Poznań Winter Open i mam ogromną przyjemność prowadzić wywiad z moim klubowym kolegą po części i jednym z lepszych, najmocniejszych purpurowych pasów w Polsce, aktualnym mistrzem Polski i chyba dzisiejszym zwycięzcą Poznań Winter Open, tak? Na razie w kimonach. Pasuje. Jak twoje walki? Cztery walki. Pierwsza wygrana na punkty, chyba 6-0. Druga w półtorej minuty skończona na taktarowem. Trzecia półtorej minuty skończona brawo i finał wygrany na punkty na styku jakoś, nie pamiętam ile było. Ciężka walka? Ciężka, bardzo ciężka. Dalej? Co dalej? Po tych Lizbona dopiero. Niedługo kupuję bilety i mam nadzieję, że ogarnie się jakaś fajna ekipa, żeby móc razem pojechać, żeby, bo tam trzeba wybrać chyba 5 dni. Tak jakby nie wiadomo, kiedy będą te zawody, ile będzie osób startujących. Także mam nadzieję, że się tam dobierze 3-4 osoby, żeby można było sobie z nimi pospać i pojechać razem z nimi, żeby te jakoś koszty obniżyć. Tak, a słuchaj, jak twoja waga? Czy 7,6 czy 8,2? 8,2. Jednak te 7,6 to nie jest dla mnie. Ważne na 3,7,6, ale kurczę, zbić te kilo 2 przy założeniu, że nie mam z czego zbić, bo jakoś gdzieś tej tkanki tłuszczowej nie łapię za łatwo. Też przez to pewnie, że jest dużo treningów, ale 8,2 dobrze się czuję, mogę sobie zjeść przed zawodami dzień przed, w ten sam dzień, więc jest super, super się czuję. Dzisiaj akurat nie, bo coś mi wczoraj zaszkodziło, ale na ogół jest dobrze. Tak. A powiedz mi, jak twoje przygotowania motoryczne lub dieta, ktoś nad tym właśnie czuwa? Staram się po prostu nie jeść jakichś świństw typu McDonald's, KFC, wiadomo, że tam w weekend czasami sobie na to pozwolę, jak nie mam zawodów. Jeśli chodzi o motorykę, no to tylko mata, ewentualnie jakieś drążki, przysiady, pompki po treningu wieczornym w Valencie. Jest tam strefa crossfit, więc można sobie porobić wszystko, naprawdę wszystko. Jest mega super opcja, bo czasami na matach brakuje tych przyborów, żeby sobie coś właśnie dorobić po treningu. Także stricte jakichś siłowych treningów nie robię, tylko mata i dodatkowo po prostu jakaś dobitka po prostu po treningu. Czaję, a powiedz mi, w jakim klubie się przygotowujesz? U Adama Wardzickiego i Andrzeja Stolzmana w Czekmacie rano, wieczorami w Aliansie. Staram się trenować 2 razy dziennie. Wiadomo, że uczelnia też na to nie pozwala za każdym razem, ale staram się robić te 2 jednostki dziennie. I jak nie mam zawodów w soboty, zawsze chodzę do X-Teamu na sparingi. Także 3 kluby. Pozdrawiam chłopaków. Czyli jak wygląda, jeśli chodzi o reżim treningowy, ilość treningów, obciążenia? Jakoś to dozujesz? Czy... Ma być zawsze 11 treningów, czasami wiadomo jest 9, 10, bo uczelnia, bo jakaś tam praca czy coś, bo też czasami raczej praca wieczorna, więc czasami nie wstanę na ten poranny trening, ale te 11-10 treningów jest plan, żeby robić i najczęściej się udaje. Jak są zawody, to wiadomo, piątek odpuszczam i w sobotę startuję, jeżeli jest w niedzielę, no to nie robię po prostu sparingów w sobotę. I tyle. Rozumiem, a tak naprawdę co z tym BJJ? Czy to jest raczej pasja, czy może będziesz planował być w przyszłości profesjonalnym sportowcem? Zaczęło się od pasji i im dalej gdzieś trenuję, startuję, to zaczyna się to zamieniać właśnie w taki bardziej profesjonalny sport, ponieważ złapałem kilku super sponsorów, którzy mnie wspierają w wyjazdach za granicę, tutaj też opłacają mi startowe, jakieś przejazdy, hotele, więc super, bez nich na pewno nie można było tak często wyjeżdżać. W tym roku było dużo wyjazdów, na szczęście na większości udało się zdobyć jakieś medale, powygrywać zawody. Także myślę, że im dalej, im będzie więcej jakichś zwycięstw, tym więcej będzie sponsorów i można to będzie zamienić na profesjonalny sport bez żadnych jakichś dodatkowych zajęć, właśnie dorabiania jakichś weekendy czy takie rzeczy. Mam nadzieję, że... I dążysz do tego. Tak. Zdecydowanie dążysz do tego. A jak udaje ci się połączyć uczelnię z zawodami, z półprofesjonalnym sportem? Da się. Akurat mam taki plan zajęć. Wiadomo, nie każdy taki ma, ale ja akurat mam z takiego, że zajęcia raczej mam po południu, także rano da się zrobić trening, pojechać na uczelnię i wieczorem
zrobić trening w Allianzie, ponieważ studiuję na ekonomiku, także do Allianzu jest 10 minut z buta, więc czasami po prostu mówię jakiemuś tam wykładowcy, że 10 minut wcześniej wyjdę i zdążę na trening, także też przez to pewnie jest łatwiej. Ciężej było pewnie, jakbym gdzieś studiował dalej od klubu, ciężej było robić te dwa treningi dziennie. Zasada dla chcącego nic trudnego, tak? Dokładnie. A co, bywasz zmęczony, skoro jest takie obciążenie w ciągu dnia? Bywam, ale to po prostu już się do tego jakby przyzwyczaiłem. Gdzieś tam zawsze od 6 roku życia grałem w piłę, też miałem dwa treningi dziennie i szkołę i coś tam jeszcze, więc jakby organizm się już chyba do tego przyzwyczaił. Nie ma takich. Wiadomo, że czasami zdarza się jakiś jeden dzień taki w tygodniu, że mówię, że nie mam siły, nie pójdę na trening. I sobie raz odpuszczam, gdzieś tam idę sobie na jakieś, nie wiem, saunę, jacuzzi i wracam następnego dnia albo właśnie w wieczornym treningu robię albo podwójny, albo jakiś cięższy, więc nie brakuje tych treningów. Dobra, rozumiem. Może teraz chwila dla ludzi, którym chcesz podziękować. Dziękuję całemu Allianz Jiu-Jitsu Poznań, trenerowi Sebastianowi Słówkowi, całemu Checkmat Poznań, Adamowi Wardzińskiemu, Andrzejowi Stocmanowi i wszystkim chłopakom, którzy tam trenują, tobie też. Chłopakom z X-Teamu, oczywiście moim sponsorom, firma JTC Outsourcing, Barnabas, Pitbull West Coast, Restart Suplementy, Hero Sport i Up & Smoke, Barbecue Poznań. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.